Zabójstwo w Wodzisławiu Śląskim. W nocy z niedzieli na poniedziałek przed wejściem do bloku przy ulicy Harcerskiej znaleziono ciało młodego mężczyzny. Reporterzy Radia RMF ustalili, że miało dojść do kłótni pomiędzy 19- i 26-latkiem, następstwem czego było śmiertelne ugodzenie nożem młodszego mężczyzny. Prokuratura jednak nie potwierdza dziś wielu informacji. Tam jest dużo czynności do wykonania. Ona jest taka dość, może rzekłabym, nie do końca jasna, więc jakby przed wykonaniem czynności, przed przesłuchaniem świadków, oględzinami i całą resztą zdarzeń z całą pewnością nie będziemy informować o żadnych ustaleniach sprawy. Poza tym, że mogę potwierdzić, że takie zdarzenie miało miejsce, że mężczyzna pchnięty nożem na terenie Wodzisławia Śląskiego zmarł. Zaplanowana jest oczywiście sekcja zwłok, trwają w sprawie czynności procesowe. Mieszkańcy bloku, przy którym doszło do tragedii, nie chcą się wypowiadać. Poza kamerą przekazali nam, że obawiają się, ponieważ mieszkanie, w którym miało dojść do kłótni, zamieszkują osoby regularnie zażywające narkotyki, a policja miała bywać tam często. Postępowanie prowadzone jest w kierunku zabójstwa.